Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu nagrywam taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. W cyklu tym poruszam dogłębnie aspekty związane z demonicznymi warowniami w życiu narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Choć nie tylko z narodzonych Bożego Ducha ludzi, ale przede wszystkim te nauczania są kierowane do takich ludzi, którzy już poznali Jezusa i posiadają w związku z tym możliwość wyjścia z wszelkiej patologii, do której też należą różnorakie demoniczne warownie. Dzisiejszy odcinek, odcinek 12 z cyklu, zatytułowany jest Warownia Izolacji i o takiej też warowni będę mówił. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli najpierw w Pismo Święte, Księga Kaznodziei Salomona, czwarty rozdział, wersety 7 i 8 mówią w ten sposób. I ponownie stwierdziłem następującą mądrość pod słońcem. Oto jest ktoś samotny i nie ma nikogo przy sobie. Nie ma ani syna, ani brata. Nie ma też końca jego trudu, a jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem. Pyta on, dla kogo się trudzę i odmawiam sobie przyjemności. To również jest marnością i przykrą sprawą. Do tego chciałbym dodać treny, czyli lamentacje jeremiaszowe. Lamentacje jeremiaszowe, treny inaczej. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Ach, jakże samotne leży miasto niegdyś tak ludne. Stało się jak wdowa, niegdyś wielkie wśród narodów, władczyni krain. Odrabia pańszczyznę. I do tego trzecia rzecz, przypowieści Salomona, 18 rozdział. Przypowieści Salomona, 18 rozdział. Przyjaciele, werset pierwszy. Odludek szuka pozorów, aby móc sprzeciwić się wszelkiej słusznej radzie. Widzimy tutaj w zestawieniu tych trzech elementów Pisma Świętego główny zarys demonicznej warowni, zwanej warownią izolacji. Czym jest, przyjaciele, izolacja? Izolacja, kochani, to zespół sposobów działania w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania dwóch sąsiadujących ze sobą układów. A więc demoniczna siła warowni ma na celu doprowadzenie do utrudnienia wzajemnego oddziaływania człowieka na człowieka. Ludzie będący pod wpływem warowni izolacji to ludzie, którzy jakby zupełnie odcinają się od pewnej formuły społeczeństwa. Nie ma między nimi a resztą społeczeństwa pewnego rodzaju interakcji, współwpływania na siebie, współdziałania i współżycia. Ja bym chciał najpierw nakreślić z grubsza objawy działania warowni izolacji. Jeżeli występuje, przyjaciele, ponad połowa poniżej podanych objawów, to mamy na pewno do czynienia z warownią izolacji. I tak pierwszy objaw działania warowni izolacji to brak lub znikome działanie służące przyjemności. Czyli ludzie będący pod wpływem tejże warowni, oni nie mają pewnej potrzeby, aby osiągać różnoraką przyjemność w życiu. Po drugie, to chłód emocjonalny. To ludzie chłodni emocjonalnie, to ludzie, którzy mają bardzo płytką formułę kontaktów emocjonalnych. Po trzecie, to ograniczona zdolność wyrażania emocji wobec innych ludzi. Czyli jakby mimo bycia z innymi ludźmi, mimo bycia w społeczeństwie, ludzie będący pod wpływem warowni izolacji mają niesamowitą trudność w kontaktach z innymi ludźmi.
Po czwarte, to są jakby czwarty objaw, to niezainteresowanie pochwałami i krytyką. Tego rodzaju ludzie są jakby zupełnie odporni na jakąkolwiek krytykę i jakiekolwiek pochwały. Po piąte, to brak zainteresowania doświadczeniami seksualnymi. Ludzie będący pod wpływem tejże izolacji w ogóle są poza pewnego rodzaju realizacjami seksualnymi swojego życia. Nie interesuje ich ta dziedzina na pułapie kontaktów z innymi ludźmi. Szósty objaw to preferencja samotności, czyli ci ludzie wybierają różnoraką formę samotności. Siódmy objaw to pochłonięcie introspekcją, czyli życiem wewnętrznym swojego umysłu. Ludzie ci zatapiają się w siebie i żyją wewnętrznym życiem. I ósmy element, przyjaciele, to brak bliskich związków. Ludzie ci nie mają bliskich związków z innymi ludźmi. I dziewiąty objaw to niewrażliwość wobec norm społecznych, czyli te normy ogólnie przyjęte przez społeczeństwo są dla osób będących pod władaniem warowni izolacji mało ważne. Uszczególnijmy te objawy. Więc najpierw mamy brak ochoty na zawieranie z bliskich związków, więc jest brak ochoty. Nie ma w tych ludziach ochoty nawet. Nie jest to trudność, tylko jest to brak ochoty zawierania bliskich związków. Następnie jest to niechęć do czerpania przyjemności w relacjach. Czyli tacy ludzie po prostu nie chcą. Warownia izolacji doprowadza do tego, że człowiek nie chce czerpać przyjemności w relacjach. Jego to nie interesuje. Trzecia rzecz to niechęć posiadania rodziny. To jest bardzo znamienne u ludzi będących pod wpływem tejże warowni, że oni nie chcą mieć rodziny. Nawet jeżeli ta rodzina się zdarza, bo wiemy, że różne rzeczy w życiu człowieka się zdarzają, to jest to później tak naprawdę wielka tragedia, kiedy człowiek będący pod wpływem tejże warowni jest członkiem rodziny. Następnie niemalże ciągłe wybieranie zajęć samotniczych. To jest wybór, pamiętajmy, cały czas ci ludzie tak działają, że oni myślą, że to jest dla nich najlepsze. Następnie bardzo małe lub zupełny ich brak zainteresowania doświadczeniami erotycznymi z innymi ludźmi. Następnie to jest czerpanie przyjemności z niewielu lub w ogóle nie czerpanie przyjemności z różnorakich zajęć. Czyli ci ludzie mają bardzo ograniczoną ilość zajęć, z których cokolwiek mogą zaczerpnąć, nazywając to przyjemnością, lub też w ogóle nie mają zajęć, które sprawiają im przyjemność. Następnie to jest pewna bardzo wyraźna obojętność na pochwały i krytykę. Czyli ludzie są obojętni. To ich, jak powiedziałem wcześniej, w ogóle nie rusza. No i ostatnia rzecz, okazywanie chłodu emocjonalnego, dystansu, czy też bardzo płytkiej uczuciowości. Ci ludzie są płytcy emocjonalnie. Przyjaciele, ja bym chciał teraz zrobić pewną tu opisówkę, żebyśmy jeszcze dokładniej mogli to obejrzeć u siebie, czy też wśród ludzi otaczających nasze życie. A więc osoby będące pod wpływem warowni izolacji pogrążone są w świecie własnych fantazji. Przy zachowaniu adekwatnego kontaktu z rzeczywistością. Czyli oni żyją wewnątrz siebie, teoretycznie żyją na zewnątrz, ale żyją wewnątrz siebie. Są sobie światem. Świat zewnętrzny jest dla nich jak gdyby drugorzędny. Osoby takie najczęściej są bardzo ambitne, trzeba to podkreślić. Wykształcone, zazwyczaj dobrze wykształcone. Wywiązują się z obowiązków zawodowych i są bardzo sumienne.
Czyli widzimy, że są to ludzie zazwyczaj inteligentni, ludzie, którzy nie mają jakichś form ograniczeń. Choć nie jest tak zawsze, ale w większości przypadków tak właśnie jest. Ludzie tacy wybierają takie zajęcia, podkreślam słowo wybierają, i takie też zawody chcą wykonywać, które nie wymagają bliskiego kontaktu z ludźmi. Najlepiej czują się w swoim własnym towarzystwie. Pomimo zauważalnego chłodu emocjonalnego, mają wiele interesujących przemyśleń. To są w ogóle myśliciele. Są myśliciele. Oni dużo myślą. Mają głęboki wgląd w różne sprawy. A więc żyją bardzo bogatym tym życiem, życiem wewnętrznym. Przeżywają też emocje z tym, co tam sobie wymyślają. W tym wewnętrznym świecie oni przeżywają różnorakie emocje, natomiast te emocje nie są wyswobadzane na zewnątrz. Na zewnątrz ci ludzie są chłodni, zdystansowani i w zasadzie niedostępni. Ich wnętrze jest niedostępne. Ich odpowiedzi są krótkie, jasne, zwięzłe, klarowne. To się na początku podoba, bo na początku ci ludzie wyglądają na mega zorganizowanych, na ludzi, którzy opanowują rzeczywistość. Prawdą natomiast jest to, że oni nie opanowują rzeczywistości. Oni nie mają kontaktu z rzeczywistością zewnętrzną, przyjaciele. W związku z tym, że jest tego, dużo tego życia wewnętrznego tych ludzi i dużo emocji z tym towarzyszących temu, ci ludzie mają wielką potrzebę wewnętrzną, żeby coś wyrażać, natomiast nigdy po to nie sięgają. Czyli jakby ta potrzeba bycia samemu dominuje potrzebę uwalniania emocji. Nie potrafią wyrazić emocji. Nie potrafią wyrazić emocji. Osoby te mają dość dosłowne postrzeganie rzeczywistości. Są bardzo dosłowni w postrzeganiu. Z jednej strony mają bogatą wyobraźnię, a z drugiej strony trudno u nich o symbolizację tego, co przeżywają. W związku z tym tak naprawdę oni są bardzo szarzy w swoim wyrazie. Potrafią sporo myśleć o specyfice relacji, zrozumieniu i mechanizmach, jakie są w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi, ale nie są osobiście tym zainteresowani. Ludzie wszystko wiedzą. Gdybyś takiego człowieka zapytał, jak należy żyć, on wszystko powie. Mi się czasami kojarzą różnego rodzaju duszpasterze, szczególnie tak zwani duszpasterze, którzy żyją w systemie pewnej izolacji, natomiast niesamowicie potrafią doradzać innym ludziom. To jest właśnie przykład tego rodzaju działań. A więc ludzie będący pod wpływem warowni izolacji, oni nie są zainteresowani wymianą emocjonalną w ogóle. Nie są też zainteresowani kontaktami seksualnymi. Oni są w stanie realizować pewne formuły seksualne, ponieważ ich fizyczność mimo wszystko domaga się pewnych zaspokojeń, ale chcą to robić, robią to sami. Jakby kontakt z drugim człowiekiem jest dla takiego człowieka będącego pod wpływem tejże warowni czymś bardzo problematycznym. Oni mogą często wewnętrznie mieć wiele fantazji erotycznych, ale nie są w stanie tych rzeczy gdziekolwiek zrealizować. W przypadku kobiet, bo tak to wygląda, będących pod wpływem tejże warowni, trudno zauważyć w psychice takich kobiet kobiece cechy. To znaczy, mimo tego, że taka kobieta może być atrakcyjna, może się świetnie ubierać, może mieć gust, może wizualnie wyglądać świetnie, ktoś może myśleć, wow, niesamowita postać, z którą mogę nawiązać jakiś kontakt emocjonalny, okazuje się jednak, że takie osoby w ogóle nie są zainteresowane, one są jakby antykobiece wewnętrznie.
ludzie będący pod wpływem tejże warowni są w kontaktach bardzo płascy, że tak powiem, monotonni, jednowymiarowi w pewnym sensie i zupełnie nieciekawi. Niewiele toczy się jakby niewiele toczy się rzeczy na różnych poziomach. Zasadniczo wszystko się toczy u nich na jednym poziomie. Jest jeden poziom emocjonalny, jeden poziom przeżywalności. Tacy ludzie są stonowani. Jak powiedziałem, często może być to złudne. Ktoś powie, wow, ale niesamowita osoba, która opanowuje samą siebie. Generalnie ona nie opanowuje samej siebie. Ona jest odłączona w pewnym sensie od rzeczywistości zewnętrznej. I teraz główne demony zasiedlające warownię izolacji to przede wszystkim tutaj wielka trójka, czyli oziębłość, wycofanie i samotność. Następnie izolacja, następnie kłamstwo, następnie lęk, następnie chciwość, następnie niedowiarstwo, potem zaraz bunt, następnie wzgarda i pycha, czyli samodzielność, tak zwana, a głębiej za tym mówiąc, niezależność od Boga, bo definicją pychy jest niezależność od Boga. Przyjaciele, chciałbym, żebyście skorzystali z tych informacji, żebyście mogli te informacje zawrzeć w swoich umysłach i wykorzystać je jak najlepiej, zarówno dla siebie, jak i dla innych ludzi. Ojcze, ja teraz modlę się za każdego człowieka, który słuchał tego wykładu. Ojcze, ja w imieniu Jezusa w tej chwili obnażam warownię izolacji. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiam w tej chwili, że izolacja jest przeklętą formą demoniczną. Ja podważam demoniczne siły izolacji w życiu ludzi, którzy słuchają tego wykładu. Ja przeklinam demony, które się znajdują w tejże warowni. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa teraz, aby ludzie słuchający tego wykładu przyjmowali Twoją prawdę i Twoje wyzwolenie w imieniu Jezusa. Amen.